Witam, witam serdecznie na kanale Wiedźma ze Wschodu i zapraszam Was na czytanie pod tytułem Czy osoba, o której myślisz, chce stałej relacji albo stałego związku z Tobą? Oraz zapytamy karty, czy jest coś, co ta osoba ukrywa przed Tobą. Jeżeli coś ukrywa, to co? Albo być może nic nie ukrywa. Zobaczymy wszystko na kartach. I zrobimy dzisiaj na cztery opcje. Czy osoba, o której myślisz, chce stałego związku? Jeden, dwa, trzy i cztery. Wybieracie. I będziemy zaczynać od jedynki. Czy osoba, o której myślisz, chce z Tobą stałej relacji, stałego związku? Kochani, tutaj dla jedyneczek wygląda na to, że ta osoba chciałaby mieć z Wami stałą relację, chciała być w stałym związku, stabilnym, być może nawet wziąć ślub z Wami. Weźmiemy tutaj jeszcze jedną kartę. Co tutaj może przeszkadzać? Może przeszkadzać na przykład, że albo Wy jesteście w związku, albo ta osoba jest w innym związku, albo obaj jesteście w związku, tak? Inne osoby. Też karta rozwidlenia może mówić o niesprzyjających okolicznościach, tak, o niesprzyjających okolicznościach, jakichś przeszkodach, coś może stawać na drodze, tak, jakby wasze drogi mogą się rozchodzić, tak, to dla tych, jeżeli no, nie udaje się stworzyć tej stabilnej relacji. Zobaczymy, czy jest coś, co ta osoba ukrywa przed wami, czy jest coś dla jedyneczek, dla wszystkich, kto wybrał jedynkę. Czy jest coś, co ta osoba, o której pyta jedynka, ukrywa? Tutaj, kochani, jest. Tutaj coś jest w ukryciu. Być może nawet ta osoba nie mówi wam prawdy. Z czym to jest powiązane? To może być powiązane z innym związkiem. Tak, może być powiązane, jeżeli ta osoba w innym związku jest. Albo jeżeli nie ma innego związku, to ta osoba może wam nie mówić, że chce z wami mieć stały związek, dlatego że się boi, że wy na przykład się nie zgodzicie, albo boi się być ośmieszony, albo ośmieszona, że to jakieś takie. Może się bać po prostu mówić o swoich zamiarach. Tak, tutaj są strachy. Księżyc mówi o strachach. Być może ta osoba nie wie, jak powiedzieć wam. Być może też po księżycu nie widzieć, nie chce mieć na przykład stałą relację, ale po księżycu to nie wie, jak to zorganizować, tak, jak to stworzyć. Generalnie was ta osoba widzi jako swoją drugą połówkę, jako partnerkę, partnera, jako żona albo męża. Tutaj to wygląda tak. Jeżeli się nie udaje, to tak jak mówię, tutaj przyczyny mogą być w innych osobach albo po prostu silne strachy tej osoby powiedzieć o swoich uczuciach, o swoich zamiarach, strachy tworzenia tej relacji. Może ta osoba się bać, odrzucenie i że na przykład sobie znajdziecie kogoś innego. To może tutaj hamować rozwój tej relacji. Tak to wygląda dla jedyneczki. Dziękuję, kto był ze mną.
Z Wami się żegnam i przechodzę do drugiej części. Witajcie, dwójeczki. Czy ta osoba chce stałej relacji, stałego związku? Tutaj, kochani, ja nie widzę, żeby ta osoba w tym momencie, my patrzymy na dzień dzisiejszy, mogą tutaj być jakieś problemy. Na stałą relację, na jakiś poważny związek ta osoba jest zablokowana. Bardziej ta osoba chce przyjemności. Bardziej, więcej chce szczęścia, przyjemności dla siebie. Pogłębiać relacje nie jest gotowa teraz ta osoba. I może tutaj posuwać się do manipulacji, nawet do kłamstwa po tej karcie. Zobaczymy, czy jest coś, co ta osoba ukrywa przed Wami. Czy jest coś, co ta osoba ukrywa? Dla tych, kto wybrał dwójkę. Czy jest coś, co ta osoba ukrywa? Dla wszystkich, kto wybrał dwójkę. Tutaj wyszła karta nocnego domu, mówi o tym, że ta osoba może mieć dużo wewnętrznych problemów, może prowadzić jakieś takie nocne życie, na przykład swoje. Generalnie tutaj w takim połączeniu ja widzę, że ukrywa swoje wewnętrzne problemy. I co z tym nocnym domem, jeszcze się zapytam. Ta osoba, widzicie, kwiatkiem mówi o kobietach. Może nie chcieć stałej relacji, na przykład chce poznawać jeszcze kobiety albo mężczyźni, tutaj zależy od tego, kogo pytacie. Chce takiego różnych możliwości jeszcze. Bardziej ta osoba nastawiona na niegłęboką relację dla swoich przyjemności. A dlaczego tak? Dlatego, że ma wewnętrzne problemy. Może być tutaj jakieś zaburzenie osobowości przy karcie Słońca. Cały czas ta osoba szuka potwierdzenia, pocieszenia swojego ego. Swojego ego przy tej karcie. I może nawet, tak jak powiedziałam na początku, nawet tutaj mogą być kłamstwa. No tak to wygląda. I jeszcze raz powtarzam, że my patrzymy na teraz, na ten moment. Na moment oglądania. Zablokowane serce. Tutaj zablokowane serce na głębokie uczucie, dlatego że człowiek szuka tylko przyjemności, tylko potwierdzenia swojej ważności. Tak, dla dwójeczki. Dziękuję, kto był ze mną. I ja przechodzę do numeru 3. Czy ta osoba, o której pyta wszystkie, kto wybrał trójeczkę, chce stałej relacji, stałego związku? Tutaj bardziej ta osoba nastawiona na romantyczne jakieś przeżycia. Ja bym powiedziała, że ta osoba być może nie chce jeszcze teraz poważnego związku, ale jest bardzo Wami zainteresowana, a być może jest zazdrosna nawet o Was i potrzebuje jeszcze czasu. Tutaj wygląda na to, że osoba potrzebuje jeszcze czasu, żeby pójść dalej w tej relacji. Bardziej nastawiona na romantyczne spotkanie, na jakieś romantyczne przeżycie, ale wygląda na to, że jest bardzo zaangażowana tutaj. Tutaj wygląda na to, że osoba otwarta na miłość, ale być może z jakichś powodów jeszcze nie jest gotowa na przykład, nie wiem, na małżeństwo, tak? Ale wygląda na to, że
chce kontynuować, chce miłości, przyjemności w tej relacji. No i tutaj albo jest jakaś silna zazdrość, poczucie niepewności, albo tutaj też może być coś w ukryciu. Teraz zapytamy, czy jest coś, co ta osoba ukrywa. Czy jest coś, co ta osoba ukrywa dla wszystkich, kto wybrał trójeczkę? Tutaj osoba, ja nie widzę, że jakieś takie poważne rzeczy ukrywa. Być może ta osoba nastawiona bardzo na jakiś rozwój w pracy. Być może ma jakieś problemy urzędowe, zdrowotne być może nawet u niektórych. Albo ma takie poważne, ambitne plany względem pracy, względem jakiegoś biznesu, rozwoju osobistego. I jakby z całą energię poświęca na to, tak, żeby tutaj na jakiś swój interes, swój biznes, swoją działalność, pracę, naukę albo rozwiązanie jakichś problemów sądowych, urzędowych albo nawet u niektórych zdrowotnych. Więc tutaj wygląda na to, że na dzień dzisiejszy jakby być może jakiegoś ślubu albo na przykład wspólnego zamieszkania ta osoba chciałaby uniknąć, tylko dlatego, że no, potrzebuje jakiejś takiej swojej przestrzeni dla realizacji swoich jakichś tutaj planów. Tak to wygląda dla tych, kto wybrał trójeczkę. Dziękuję bardzo, kto był ze mną. Z Wami się żegnam i przechodzę do numeru 4. Witajcie, czy osoba, o której myślisz, chce stałej relacji na dzień dzisiejszy? Czy osoba, o której myślisz, chce stałej relacji na dzień dzisiejszy? Tutaj, kochani, wygląda na to, że tak, ta osoba chce stałe relacje z Wami. Jedynie co tutaj mogą być jeszcze jakieś ciężkie obowiązki do wykonania przed tą osobą. Albo względem na przykład swojej rodziny, albo względem Was. Być może z czymś jest ciężko. Może być tak, że ta osoba nie chce Was odpuścić. Jeżeli wy już jesteście na przykład w stałej relacji, to jakby wygląda na to, że bardzo ciężko byłoby tej osobie was odpuścić. Ja mówię dla tych, kto jest w tej stałej relacji, albo być może gdzieś są jakieś problemy i niepewność się pojawiła. Jeżeli wy jesteście teraz na etapie spotkań, to ja bym powiedziała, że ta osoba może tutaj coś przekładać, czegoś za dużo się nazbierała, z czymś jest ciężko, ale generalnie tak, jest chęć tworzenia stałej relacji. Weźmiemy jeszcze jedną kartę. Tak, widzicie, ta osoba chce mieć z Wami stały związek, być może chce nawet... wziąć ślub na przykład, albo się związać z jakimiś na przykład... obowiązkami wspólnymi, na przykład nie wiem, kupić wspólne mieszkanie, tak, dokumenty, wziąć wspólnie kredyt, no to przykładowo, albo wynająć wspólnie mieszkanie. Tak, czy jest coś, co ta osoba ukrywa przed Wami? No tutaj, kochani, tak, może ta osoba ukrywać jakieś zobowiązania wobec swojej byłej partnerki albo partnera, też jakieś sprawy papierowe, finansowe, być może jakieś, no niekoniecznie problemy, być może to, co się dzieje względem finansów, względem pracy w życiu tej osoby.
Weźmy tutaj jeszcze jedną kartę, co ukrywam. No tutaj też mogą być inne osoby, może gdzieś tutaj być niezakończone jeszcze, tak, przy karcie rozwidlenia może być coś niezakończone z poprzednim związku. Też tutaj poczucie niepewności mogą powodować sprawy jakieś ciężkie zobowiązania, na przykład wobec dzieci, wobec rodziców, w pracy. Albo też może być i zdrowotnie tutaj u niektórych. Jakieś ciężkie zobowiązania mogą właśnie wprowadzać to poczucie niepewności, że być może sobie nie poradzę z tym. Ale generalnie, jeżeli patrzeć i odpowiadać na jedno konkretne pytanie, czy chce stałej relacji z Wami ta osoba, to tutaj karty mówią tak, tak. Taki przekaz na dzisiaj. Piszcie, co u Was. Życzę Wam wszystkiego najlepszego i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmikach.